internet nie jest atrakcją taką pierwszą w życiu, która jest nam potrzebna do szczęścia i staramy się ten czas pożytkować na coś bardziej ambitnego. Aczkolwiek no nie brakuje nam pomysłów na to, jak czas spędzać razem, więc ten internet ograniczamy raczej do spraw zawodowych i raczej troszeczkę około prywatnych, ale nigdy absolutnie nie stajemy przed takim wyborem, czy iść na tenisa, czy wrzucić właśnie coś fajnego na Instastory. I myślę, że to tak pewnie już u nas zostaje. Wolimy czas spędzać po prostu ze sobą w inny sposób i poza internetem. Ja jako PR-owiec chciałam powiedzieć też mojego męża. Dbam o to, żeby ten internet oczywiście był aktywny, tylko potrzebujemy czasem nie pokazywać wszystkiego, może tak. Internet jest czymś naprawdę nowoczesnym i fajnym, ale można go wykorzystywać w moim pojęciu do spraw zawodowych i do promocji tego, co robimy. Natomiast sprzedawanie życia prywatnego i robienie z tego użytku w internecie uważam za rzecz, nie chcę tu używać słów, bo nie chciałbym kogoś obrazić w ten sposób, ale powiem, że niewłaściwą. Chcielibyśmy, aby też nasze życie pozostało nasze i żeby ci, którzy w tym internecie chcą wypowiadać na temat naszego życia, potrafili też zrozumieć, że my się nie narzucamy. Internet nie jest jakąkolwiek formą, którą należy uwzględniać, ponieważ nie znamy tych, którzy to mówią, nie znamy tych, którzy to piszą. Piszą różni ludzie, mówią różni ludzie i wiele z tego czasami jest kompletnie nieprawdziwe. W związku z tym przejmowanie się tym wszystkim nie ma sensu, a najlepszą metodą, którą ja w tej chwili stosuję, po prostu tego wszystkiego nie czytać. W związku z tym życie nasze jest niezależne od internetu i aby tak było, bo ten internet nie może akurat w tej dziedzinie wkraczać jakiekolwiek życia prywatne.